prosimy o odebranie kluczy do mieszkania numer 9. W programie. Ostrowianie mogą już wprowadzać się do kolejnych dwóch bloków przy ulicy Klasztornej, wybudowanych w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych. Prezydent Ostrowa Wielkopolskiego Beata Klimek i prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Maciej Zuchowski wręczyli 32 młodym rodzinom klucze do nowych mieszkań. Jest to super osiedle, jest dużo tutaj bardzo rodzin, jest przede wszystkim bardzo spokojne. Spokojne, bardzo dobrze, bardzo dobra infrastruktura tu jest ze wszystkim. To dwa kolejne bloki i ponad 30 mieszkań, które wędrują do młodych ostrowskich rodzin, a mieszkanie to w życiu młodego człowieka, młodej rodziny rzecz najważniejsza na świecie. Bardzo się cieszę, że dzięki tej systematycznej, skutecznej i z pełną determinacją prowadzonej od lat polityce inwestycyjnej, mieszkaniowej polityce inwestycyjnej, dziś możemy uszczęśliwić kolejne młode ostrowskie rodziny. Dlaczego ostrowską wodę z miejskich wodociągów można pić prosto z kranu? Bo jest czysta, smaczna i niechlorowana. Na pikniku ekologicznym w Parku Miejskim w specjalnie przygotowanym mobilnym laboratorium spółka Wodkan pokazała, jak badana jest ostrowska woda. Na miejscu można było napić się ostrowskiej wody w specjalnej butelce wielorazowego użytku reklamującej picie naszej kranówki. Piją Pani często ostrowską kranówkę? No właśnie nie pijemy. Dopiero żeśmy się dowiedziały, że mamy pić i dostałyśmy w prezencie takie butelki i będziemy teraz piły. I smaczna jest ponoć. Tak. No pycha. Warto jednak czasami o coś się zapytać. Świetnie. Dobra, Ostrów pije kranówkę. Pokazujemy najmłodszym, jak i też wszystkim mieszkańcom Ostrowa, że mamy w Ostrowie bardzo dobrą wodę pitną, którą należy spożywać i cieszy się tym dobrym, że właśnie to woda jest w Ostrowie. Pokazujemy młodzieży, dzieciom, w jaki sposób badamy wodę. Trzykrotnie niższe zużycie energii. Taką oszczędność zyska spółka Targowiska Miejskie na wymianie oświetlenia na miejskich targowiskach. Stare lampy i jarzeniówki wymienione zostaną na energooszczędne LEDy jeszcze w tym roku. To działanie zapewni nam duże oszczędności w zużyciu energii, co najmniej trzykrotne zużycie, co również przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do powietrza. No i dzięki temu też obniży nam koszty, gdzie ceny energii, wiadomo, rosną z dnia na dzień coraz bardziej. I jest to bardzo ważny efekt, gdzie finansowo spółka zyska na tym. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO nie tylko oczyszcza nasze miasto z odpadów, ale również zamiata, myje, a nawet odplamia ulice Ostrowa Wielkopolskiego, abyśmy mogli cieszyć się czystą przestrzenią. Posiadamy ręczne zamiatarki i myjkę akumulatorową, przede wszystkim przystosowaną do czyszczenia, sprzątania ostrowskiego deptaku, całego traktu pomiędzy ulicą Kolejową a Placem Rowińskiego. I ta myjka praktycznie codziennie czyści, sprząta nasz deptak. Mieli szansę na to własne mieszkanie. To już 8 i 9 blok wybudowany w ramach Ostrowskiego Przyjaznego Programu dla Systematycznych na osiedlu przy ulicy Klasztornej. W całym mieście w ramach programu stanęło 11 bloków. W oddawanych tym razem blokach swoje życie rozpoczną 32 rodziny. Pani Magda odebrała klucze do nowego mieszkania w imieniu swojego syna. Zadowolony, że będzie miał swoje M1, także na pewno będzie się cieszył z tego powodu. Przekażę mu klucze, także już będzie mógł działać. Pierwsza łazienka, także będzie się brał teraz do pracy. Osiedle jest bardzo spokojne, dlatego że ja tutaj mieszkam, więc wiem. Mieszka się tu bardzo dobrze. Na osiedlu przy ulicy Klasztornej powstało piękne i bezpieczne osiedle, a Ostrowski Program dla Systematycznych to szansa na własne M dla młodych ludzi, którzy takiej szansy na rynku komercyjnym nie mają. Mieszkanie to w życiu młodego człowieka, młodej rodziny rzecz najważniejsza na świecie. Bardzo się cieszę, że dzięki tej
systematycznej, skutecznej i z pełną determinacją prowadzonej od lat polityce inwestycyjnej, mieszkaniowej polityce inwestycyjnej, dziś możemy uszczęśliwić kolejne młode ostrowskie rodziny. Zawsze powtarzam, że kiedy obejmowałam Urząd Prezydenta Miasta, na tym osiedlu przy ulicy Kalasztornej stał jeden blok. Dzisiaj tych bloków jest już 11, a to oznacza, że kolejne ostrowskie rodziny miały szansę na to, aby zdobyć własne mieszkanie. Program dla systematycznych realizowany jest przez spółkę MZGM w ramach grupy kapitałowej CRK. Budowę udało się zakończyć mimo trudnej i niestabilnej sytuacji na rynku budowlanym. Tak, udało się doprowadzić do szczęśliwego końca i teraz kolejne wyzwania przed spółką. Mamy tutaj jeszcze miejsce na dwa bloki. Staramy się, żeby kolejny również wyrósł. Po rok temu w lipcu było podpisanie umowy na kopanie kamienia węgielnego, a dziś mamy oddaną tę inwestycję do użytkowania. I od dnia dzisiejszego faktycznie 32 rodziny mogą się cieszyć kluczami do swoich mieszkań w ramach M dla systematycznych. Na posiadanie mieszkania w ramach tego programu nie trzeba zaciągać kredytu bankowego. Lokatorzy płacą czynsz oraz tak zwaną ratę wykupu, dzięki czemu po 30 latach stają się właścicielami lokalu. Za zgodą spółki okres ten może być skrócony nawet o 15 lat. Podczas pikniku ekologicznego zorganizowanego przez Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim spółka Wodkan w specjalnie przygotowanym laboratorium pokazała, w jaki sposób badana jest ostrowska woda, która spełnia wszelkie normy, jest czysta, zdrowa i smaczna. Mobilne laboratorium Wodkanu szczególnie spodobało się młodym ostrowianom. Pokazujemy najmłodszym, jak i też wszystkim mieszkańcom Ostrowa, że mamy w Ostrowie bardzo dobrą wodę pitną, którą należy spożywać i cieszy się tym dobrym. Laboratorium Wodkanu posiada certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum Akredytacji, który jest potwierdzeniem spełnienia wymagań normy ISO oraz gwarantuje wysoki poziom świadczonych usług. Podczas pikniku ekologicznego Wodkan promował również picie ostrowskiej kranówki. W tym celu przygotowano i rozdano butelki wielorazowego użytku z hasłem promującym akcję, a wszyscy chętni mogli spróbować kranówki prosto z beczkowozu. I smaczna jest ponoć. Tak. No pycha. Warto jednak czasami o coś się zapytać. Świetnie! Ostrów pije kranówkę. W Ostrowie Wielkopolskim możemy pić wodę z kranu bez najmniejszych wątpliwości. Nasza stacja uzdatniania wody przeszła gruntowną modernizację. Tak naprawdę wybudowaliśmy ją od nowa. Efektem tego jest nasza ostrowska woda o nieskazitelnej jakości. Przyjeżdżając do Ostrowa nie wiedziałem, że tu można tak bezpośrednio pić kranówkę, ale pani prezydent powiedziała mi, choć teraz podejdziemy jeszcze na piknik ekologiczny i tu jest nasz Wodkan, który pokaże ci najlepszą z najlepszych wód, które mieszkańcy mają codziennie w swoich domach, bo to jest kranówka. Smakuje rewelacyjnie, a dodatkowo można było tutaj sobie sprawdzić w specjalnym namiocie jej jakość. Nauczyłem się, jak można porównywać jakość wody i to jest dla mnie też dodatkowa wartość edukacyjna. Ja ją polubiłem. Warto przypomnieć, że kilka miesięcy temu Wodkan zakończył gruntowną, wartą ponad 15 milionów złotych modernizację stacji uzdatniania wody pitnej trafiającej do miejskich wodociągów. Wykonane prace zapewniają doskonały stan miejskiej wody na minimum następne 30 lat. Jeszcze w tym roku spółka Targowiska Miejskie zmieni swoje oświetlenie na energooszczędne, co w dobie problemów związanych ze znacznym wzrostem cen energii oraz ochroną środowiska jest bardzo ważne i potrzebne. Te działania przyniosą aż trzykrotnie niższe zużycie energii elektrycznej na dwóch targowiskach miejskich w Ostrowie Wielkopolskim i przełożą się na obniżenie kosztów działalności spółki oraz uzyskanie efektu ekologicznego i finansowego. To działanie zapewni nam duże oszczędności w zużyciu energii, co najmniej trzykrotne zużycie, co również przełoży się na zmniejszenie emisji CO2 do powietrza.
No i dzięki temu też obniży nam koszty, gdzie ceny energii, wiadomo, rosną z dnia na dzień coraz bardziej. I jest to bardzo ważny efekt, gdzie finansowo spółka zyska na tym. Na ten cel spółka otrzyma pomoc finansową w formie pożyczki zwrotnej z korzystnym oprocentowaniem i planowanym umorzeniem do 20% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Stare lampy i jarzeniówki wymienione zostaną na energooszczędne LEDy jeszcze w październiku tego roku. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO nie tylko oczyszcza nasze miasto z odpadów, ale również zamiata, myje, a nawet odplamia ulice i place Ostrowa Wielkopolskiego. Zobaczcie, jak wygląda sprzątanie i mycie ostrowskiego deptaku, szczególnie w miejscach chętnie nocą uczęszczanych przez mieszkańców. Najwięcej to chodzi tutaj właśnie pod filarami, no i tutaj ten deptak, nie? Plamy wszędzie są, nie? Są bardzo tłuste. To też tymi zwykłymi środkami ręcznie i później wodą spłukujemy i jest czysto, nie? Przede wszystkim tłuste rzeczy, nie? No. Ciężko domyć? Tak ciężko. Najpierw trzeba ręcznie, bo sanitarka no, coś tam na pewno zbierze, no ale do końca nie. I później przejedziemy tą maszyną, żeby to wszystko ładnie wyglądało, żeby było jednakowo i równo na całej powierzchni chodnika. Zakład posiada mechaniczne i ręczne zamiatarki oraz myjkę akumulatorową, przystosowaną do czyszczenia ostrowskiego deptaku i całego traktu od ulicy Kolejowej do placu Robińskiego. Dodatkowo Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO świadczy komercyjne usługi zamiatania. Nasza mechaniczna zamiatarka również świadczy usługi na terenie zakładów pracy, gdzie mamy do wyczyszczenia parkingi czy drogi wewnętrzne na terenie zakładu. MZO myje ulicę Ostrowa Wielkopolskiego praktycznie każdego dnia, abyśmy mogli cieszyć się czystą przestrzenią.